Cześć! Witam Was na mojej drugiej lekcji wokalnej dla GovTech Polska w ramach akcji Akcja Edukacja. Ja chciałam na początku Wam bardzo podziękować za tak pozytywny odbiór pierwszego filmiku. Naprawdę się tego nie spodziewałam, że będzie on miał blisko 30 tysięcy wyświetleń i tyle lajków, udostępnień. Naprawdę całusy dla Was. Chciałam Wam teraz na tej drugiej lekcji wokalnej pokazać rozśpiewkę, ale to będzie dzisiaj troszeczkę inny filmik, dlatego że ja bym chciała, żebyście Wy teraz poćwiczyli. Więc ja teraz będę troszeczkę mniej mówić niż w zeszłym filmiku, ale będę starała się też dawać Wam jakieś uwagi, które możecie w trakcie śpiewania realizować, ok? Więc tak, nie wiem, czy powiedziałam, że nazywam się Klaudia Schmidt. Kto mnie nie zna, to cześć. I zapraszam. Zaczniemy od rozśpiewki. Pamiętajcie o oddechu, żeby nie brać oddechu tutaj, tylko brać oddech przeponowo-żebrowy, czyli tutaj. Dobrze. Zacznijmy sobie od takiego ćwiczenia mormorando, które tłumaczyłam w ostatnim filmiku, ale zrobimy sobie je troszeczkę inaczej. I będę Wam oczywiście teraz troszkę jeszcze mówiła, ale starajcie się już wykonywać te ćwiczenia razem z pianinem, jak gram, dobrze? Będziemy śpiewać na takich dźwiękach. Klasyczna rozśpiewka. Chodzi o to teraz, że jeszcze Wam w poprzednim filmiku mówiłam o tym, że są dwa rodzaje mormorant. Jedno jest z otwartymi ustami, a drugie jest z zamkniętymi ustami. I ciśnienie bardziej skierowane właśnie na usta, tak żeby one lekko mrowiły. A to pierwsze jest skoncentrowane na oczy, na maskę bardziej, czyli... Ja jeszcze tylko tak przerwę. Tutaj może sobie biegać pies, ale nie zwracajcie uwagi, ok? Dobra, zacznijmy. Ja najpierw pokażę i zapraszam do powtarzania, ok? I... Pamiętajcie, żeby się uśmiechać o oddechu, o postawie też. Jak ćwiczycie ze mną, to lepiej sobie wstańcie, ok? Dobra, i teraz Wy. Podjeżdżać. Wdech. Staraj się, żeby dźwięk był jak pędzel, jakbyś malował pędzlem, malowała pędzlem. Żeby nie były to schodki, tylko raczej jedna linia. I kto może, a kto nie, to lepiej nie. Lecimy na dół, tak samo. Co zmiana tonacji, to wdech. Wdech. I oddech. I płynnie. I niżej. Dobrze. Postawię dwie nogi, nie jedna, nie pół nogi. Stoimy pewnie, tak? Tak, żebym jakbym do was podeszła teraz, to że się nie przewrócicie. Stoją, głowa przed siebie wyprostowana, nie tak, tylko prosto. I ostatni. Super. To było tak zwane ćwiczenie mormorando. Teraz chciałabym, żebyśmy sobie zrobili takie ćwiczenie,
kto nie umie bez palców, to proszę. Z palcami? Dobra, nieważne. Słuchajcie, mamy takie na kwincie. Chodzi o to, żeby teraz rozluźnić wszystko to, co jest tutaj. Dobra, żeby to wszystko sobie rozluźnić. Warto też sobie przed jakąś rozśpiewką trochę pomasować zawiasy. Widzicie? Tu macie takie zawiasy. Jak sobie przyłożycie tu paluszki, to macie... czujecie, jak one się ruszają. Więc warto jest sobie tutaj postukać, pomasować. Też tutaj rezonatory nosowe, czoło, głowowe. Tutaj są wszędzie rezonatory, o czym już mówiłam. To też jest bardzo dobre ćwiczenie na... no zanim zacznie się rozgrzewkę, tak, wokalną. Ale to przy okazji Wam mówię jeszcze. Dobra, więc mamy to. Starajcie się tak samo, jak Mororado. Początek i koniec, ale przechodzimy. Ok, żeby to nie było. Nie, tego nie. Równomiernie staramy się wydobywać z siebie dźwięk, ok? Za chwilę Wam jeszcze coś powiem a propos równomiernego wydobywania dźwięku. I te same uwagi, postawa. Jak jest Ci trudno, daj sobie palce tu. Dalej. Teraz Wy. Jeszcze raz. Chodzi mi o takie delikatne ruchy. I staraj się utrzymać to samo ciśnienie, tak? Wydobywane tu, z przepony, z wnętrza. I niżej. Dobrze. Się tak czasami tutaj mylę, ale wiecie, tutaj jakaś muszka, tutaj pies, tutaj coś tam, więc wybaczcie mi to. Akurat dzisiaj dosyć ładna pogoda, więc postanowiłam Wam tutaj nagrać lekcję. Ostatnie już ćwiczenie, jakie chciałam Wam pokazać, to jest na moje takie ulubione, bo najbardziej nadźwięcznia tutaj wszystko. Jest to wi-wi-wi-wi-wi albo wi-wi-wi-wi-wi. Na początku ja wiem, że te ćwiczenia mogą się wydawać śmieszne. A miałam Wam mówić jeszcze o tych ciśnieniach. Dobra, słuchajcie, jeszcze możecie sobie w domu zobaczyć, czy macie słomkę. Jeżeli macie słomkę, to spróbujcie wziąć troszeczkę do szklanki wody, słomkę i spróbować rozśpiewywać się ze śpiewając jakby do słomki. Dobra, to jest bardzo dobre ćwiczenie na wydobywanie ciśnienia. Równomiernego. Dobra? Także to jest taka dygresja. Możecie sobie to wygooglować w sumie LuxVox. Great. Dobra. Ostatnie ćwiczenie nadźwięczniające to jest to, co powiedziałam, czyli na tych samych dźwiękach, ok? I. I starajcie się też, żeby to było jedno. Żeby to nie było wi-wi-wi-wi, ale żeby to nie było wi-wi-wi-wi-wi. Nie umieracie, okej?
jedno, jakby to, no tak jak ja najbardziej mi tu pędzel taki sobie wyobrazić, czyli ok? Spróbujcie. Zapauzujcie w takim razie mnie, kto może dalej, to się zatrzymuje. Zatrzymuje mnie w sensie wideo i leci dalej. Ti, 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 ti. I po kolei, później lecimy na dół. I dalej. Żabę bardziej. Tak, dobra. Powiedzmy, że na tym dźwięku już skończymy. Jeszcze co możecie sobie zrobić na takie pierwsze lekcje rozśpiewywanki, to zrobić takie od góry. Czyli na mormorando lecimy przez skalę, którą posiadacie. Teraz posiadacie, ale wiadomo, z każdym ćwiczeniem skala rośnie. Więc możecie sobie naprawdę wykonywać te ćwiczenia, bo one naprawdę Wam pomogą. Oprócz tego, do rozśpiewki, takiej wokalnej, w sensie dźwiękowej, nadźwięczniającej wszelkie rezonatory, proponuję Wam, żebyście się skupili też na ćwiczeniach, mało tego, dykcyjnych, ale przeponowych. Przepona. Pamiętacie? Balonik taki tutaj, który mamy pod żebrami i on się z każdym wdechem przeponowo-żebrowym powiększa, jakbyście pompowali go, także na przykład ćwiczenie pieskie, o którym Wam mówiłam. Gwarantuję Wam, że przy tym ćwiczeniu poczujecie ten mięsień. Co jeszcze na przeponę? Jest takie ćwiczenie na jednym dźwięku. I na tym i staracie się wydobyć najwięcej dźwięku, a na tym, na tych pozostałych samogłoskach staracie się poczuć te przepony, dobrze? I no i co? I chyba tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek do mnie pytania, tak jak ostatnio mieliście i do mnie pisaliście na Messengerze, to bardzo serdecznie Was zapraszam do kontaktu. Udzielę Wam wszelkich odpowiedzi, także całusy, miłego dnia, miłego weekendu i w ogóle przede wszystkim to zdrowia Wam życzę. Trzymajcie się, cześć!